A teraz ważna informacja dla wszystkich tych, którzy nie wykorzystali jeszcze bonu turystycznego 500+. Podpowiadamy, jak bon aktywować i jak się nim płaci. Bon turystyczny wprowadzono jako formę wsparcia dla polskich rodzin i branży turystycznej z powodu trudnej sytuacji gospodarczej spowodowanej pandemią. Można nim zapłacić za pobyt w hotelu albo inne usługi turystyczne. Bon turystyczny przysługuje w wysokości 500 zł na każde dziecko, a w przypadku dzieci z niepełnosprawnościami przysługuje dodatkowy bon tej samej wysokości, czyli łącznie 1000 zł. Mówi Marlena Nowicka, rzecznik Zakładu Ubezpieczeń Społecznych w Wielkopolsce. W jaki sposób można aktywować bon? Trzeba wejść na platformę usług elektronicznych PUE ZUS. Jest to bardzo proste, wystarczy wejść na swój profil w zakładkę ogólny, później w bon turystyczny, aktywować ten bon, wprowadzić swój adres e-mail i numer telefonu komórkowego i bon otrzymamy w formie 16-cyfrowego kodu właśnie na nasz adres mailowy. Dodaje Marlena Nowicka. Przy opłacaniu usług turystycznych wystarczy wskazać kod otrzymany z Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Podmioty turystyczne, za których usługi można płacić za pomocą bonu, znajdują się na stronie internetowej Polskiej Organizacji Turystycznej. Wielu Polaków nie skorzystało jeszcze z tej możliwości, a ona jest i warto to zrobić. Tłumaczy poseł Prawa i Sprawiedliwości Bartłomiej Wróblewski. Bon turystyczny przysługuje prawie 6 milionom dzieci w Polsce.